naszymi modlitwami. Razem z nimi będziemy słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, prosząc o obfite błogosławieństwo dla Boga i Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłem niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku zdrowi i choroby, dobrej i złej doli aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które was długo obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja Krzysztof. Ja Krzysztof. Wierzę Ciebie, Pan Boże. Wierzę Ciebie, Pan Boże. Ślubuję Ci. Ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. Uczciwość małżeńską. Uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, Panie Boże Wszechmogący, Twójcy jedyny, wszyscy święci, wszyscy święci. Ja Pan. Ja Pan. Biorę Ciebie, Krzysztof, za mężę. I ślubuję Ci. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę, aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, Twójcy jedyny, małżeństwo przez nas zawarte, jak uwagę Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławiam w imię Ojca i Pisma Ducha Świętego. Pan go przyjmie dobrze. Pan go przyjmie dobrze. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Pisma Ducha Świętego. Krzysztof, przyjmij moje serce. Krzysztof, przyjmij moje serce. Jako znak mojej miłości, wierności, imienia i Synego Świętego. Biorąc udział w wierności nowożeńców, razem z nimi znieśmy nasze modlitwy do Boga, Ojca Wszechmogącego. Prośmy Boga, aby wszystkie małżeństwa chrześcijańskie były szkołą miłości nadprzyrodzonej. Ciebie prosimy. Przechodzą na ludzie, natomiast ci, którzy są pewni siebie, w ogóle ustawiają innych, ustawiają księdza, to na przysiędze się całkiem rozsypują, ledwo dochodzą do końca przysięgi, no i trzeba ich właściwie wspierać. No tutaj wszystko nam przekazali i dużą wrażliwość, i opanowanie, i radość, wszystko tam było. Thank you.
Myślę, że możemy zaczynać. Niech wszyscy tutaj zgromadzeni goście głośno krzykną. Niech cała okolica słyszy, a może nawet niech usłyszą w Krakowie. Viva Młoda Para! Viva Młoda Para! No i pijemy do dna, oczywiście przykładają nasi bohaterowie. Nie może być inaczej. Jeszcze donieślej. Mojej teorii nawet bardziej przyjętej całą sytuacją cudownych rodziców to także Państwa wielkie święto nie ma co ukrywać. Chciałbym od Was już na samym początku taką deklarację uzyskać. Będzie zabawa? Intensywna. Tak nieprzewidywalna, jak pogoda, która nam towarzyszy ostatnio na horyzoncie. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Raz jeszcze wielkie brawa do małżeństw. Drodzy Państwo, ale aby nasze spotkanie przebiegało bez zakłóceń, musicie Państwo stosować się do pewnych żelaznych zasad i reguł. Te reguły zresztą są określone na tablicy ogłoszeń przy wejściu. Trudno uliczyć. Życzę Państwu, aby ta zabawa trwała w nieskończoność. Tak jak powiedziałem, powstańmy razem z Państwem. Obok Ciebie stoi Twoja autentyczna żona. Pokaż, jak się to robi po ślubie. Gości głośno dopingują. Gośko! 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 Zobaczcie doskonałą ramadę, aby pojawiły się na środku. Proszę, głośne brawa na dobry początek. I see trees of green. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,